Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kursu programowania w języku C++. W dzisiejszym odcinku poznamy, czym są szablony klas oraz poznamy, jak i kiedy się ich używa. Więc bez zbędnego przedłużania od razu przechodzimy do rzeczy. Stworzę sobie teraz moją klasę i w mojej klasie chciałbym, żeby znajdowała się funkcja, która to funkcja będzie wyświetlała mi na przykład nazwę mojego sklepu. Czyli OK. Przechodzę na sam początek i tworzę klasę o nazwie na przykład sklep. OK. W danych prywatnych private stworzę sobie stringa o nazwie na przykład nazwa. Na przykład nazwa tego mojego sklepu. OK. W danych publicznych będę chciał stworzyć moją funkcję, czyli void, i nazwę moją funkcję na przykład wyświetl. OK. Do tej funkcji nie będę nic przyjmował z funkcji main, ponieważ będę tylko wyświetlał tą moją nazwę, która jest widoczna już w mojej klasie i ona jest właśnie typu prywatnego. OK. cout i na przykład nazwa i przejście może do nowej linii. Czyli OK, moja zmienna typu prywatnego nazwa nie została nigdzie zdefiniowana, czyli stworzymy sobie konstruktor o nazwie sklep i w tym konstruktorze przyjmiemy sobie również stringa o nazwie nazwa. Tylko ten string o nazwie nazwa to nie jest to samo co tutaj. W tym miejscu to jest tylko argument przekazywany do mojego konstruktora. Równie dobrze może nazywać się inaczej, ale nazwałem ją tak samo jak nazwa mojej zmiennej prywatnej. Ale okej, tworzę sobie teraz mój konstruktor i w tym moim konstruktorze za pomocą wskaźnika this dokonam przypisania, czyli zapisuję this i przypisuję, że nazwa, że zmienna, która jest typu prywatnego, czyli nazwa, ma się równać nazwie przekazanemu przez nazwę, czyli argumentowi, który zostanie przekazany do konstruktora, czyli nazwa. Więc this nazwa to się równa nazwa. Czyli zmienna prywatna ma się równać argumentowi, który zostanie przyjęty do mojego konstruktora, też pod postacią nazwa. Czyli OK, naszą klasę mamy gotową, więc przejdźmy teraz do funkcji main, czyli mojej funkcji głównej, aby stworzyć swój pierwszy obiekt. Czyli OK, zapisuję sklep, ponieważ odwołuję się pierwszy do klasy i zapisuję nazwę mojego obiektu. Na przykład niech to będzie... nie wiem, na przykład sklep 1. Bo nie, może napis. I do tego mojego napisu muszę przekazać argument. Czyli muszę przekazać moją nazwę. Więc OK, zapisuję nazwę na przykład sklep deluxe, tak przykładowo. I poprzez mój obiekt napis po kropce odwołam się do mojej funkcji wyświetl. Czyli do konstruktora przekazuję argument nazwa i ta nasza nazwa jest równa sklep deluxe. I poprzez właśnie w tym konstruktorze przypisujemy ten sklep deluxe do mojej zmiennej prywatnej. I w funkcji wyświetl po prostu wyświetlamy tą moją zmienną prywatną, typu prywatnego, która już posiada właśnie tą wartość sklep deluxe. OK, ale uruchomimy teraz program i zobaczmy, czy wszystko działa. Jak widzimy, na razie wszystko się wyświetla sklep deluxe. Ale chciałbym na przykład wyświetlić również jakąś liczbę na przykład typu integer czy typu zmienno przecinkowego, na przykład double.
W przypadku stringa, którego przyjmujemy, nie ma problemu, żeby wyświetlić taką liczbę, ale zauważmy, że wtedy to będzie cały czas string, a nie typ liczbowy. Więc z pomocą przychodzą nam właśnie szablony klas. Więc stwórzmy sobie teraz ten nasz szablon, czyli przejdźmy na sam początek. I szablon tworzymy w ten sam sposób, jak tworzyliśmy na przykład szablony funkcji. Czyli znowu zaczynamy od słówka template. Template i w nawiasach mniejszości większości zapisuję type name, czyli mój typ, mój nowo utworzony typ i na przykład nazwę ją znowu typ. I ok. Więc teraz stworzyliśmy swój szablon i teraz zamiast stringa przekażę sobie po prostu typ, czyli ten mój typ danych, który zostanie dobrany automatycznie przez mój kompilator i w tym miejscu też przekażę po prostu typ. Czyli nasz kompilator będzie automatycznie dobierał sobie, jaki to jest typ zmiennej. Więc ok. Na razie jeszcze nasz program się nie uruchomi, nie skompiluje się. A zobaczmy dlaczego. I wyrzuca nam błąd w tym miejscu. Zobaczmy dlaczego. Widzimy, że napis nie został zadeklarowany. Ale potem zauważamy, że potrzebujemy coś przed słówkiem napis. Czyli w tym miejscu. A w tym miejscu będziemy musieli podać typ mojego przyjmowanego, typ, jaki będziemy przyjmować do naszej klasy. W tym wypadku przyjmujemy stringa, więc w nawiasach większości mniejszości musimy zapisać string, czyli nasz typ danych. Ok, uruchomię teraz mój program i widzimy, znowu nam się wyświetlił, skompilował nasz program, czyli wszystko nam działa i zrobiliśmy wszystko bezbłędnie. Ok, ale wyświetlamy to, co zrobiliśmy na samym początku. Więc stworzę sobie drugi obiekt i będzie on typu sklep. Czyli na razie tworzymy jak zwykle nowy obiekt i nazwę ten obiekt mój na przykład jako liczba. Ok. I przekazuję w argumencie do mojego konstruktora na liczbę na przykład 1, 2, 3, czyli typ integer. Ok, i poprzez mój obiekt liczba mogę odwołać się po kropce do mojej funkcji wyświetl. Ok, ale jak pamiętamy, musimy coś dodać przed właśnie stworzeniem naszego obiektu napis. Przed słówkiem napis, bo widzimy, jeżeli chcielibyśmy uruchomić program, to znowu nie będzie nam działał, ponieważ musimy podać typ, jaki przyjmujemy. Czyli w tym wypadku będzie to typ integer. Ok, uruchomię teraz mój program. I widzimy, że wyświetla się pierwsza sklep deluxe, a potem wyświetla się ta moja liczba 1, 2, 3, 123. Czyli widzimy, że szablon na razie sprawdza się jak należy. Sprawdza się dobrze. Więc stwórzmy sobie jeszcze jeden obiekt, ale już skopiuję sobie tą linijkę. Ok. I podam sobie na przykład jakąś liczbę po przecinku. Na przykład 240 i po kropce na przykład 1, 2, 3, 123. Ok, ale muszę podać mój obiekt, muszę podać nazwę mojego obiektu, bo nazwa mojego obiektu nie może być taka sama. Nazwy naszych obiektów nie mogą być dwie takie same. Więc na przykład niech to będzie, jeżeli tu była liczba, to niech tutaj będzie na przykład liczba 1. I tutaj też liczba 1. I nie zapomnijmy o tym, że w tym miejscu musimy podać również typ danych, czyli typ double, ponieważ przekazujemy w tym miejscu liczbę zmienno-przecinkową. Ok,
uruchamy teraz mój program. I również widzimy, że wszystko działa, program się kompiluje, została wyświetlona właśnie na to nasza liczba 240.123. Ok, i do tego właśnie służą szablony klas, więc mam nadzieję, że ten odcinek Ci się spodobał. Dzięki Ci za oglądanie i widzimy się jutro o godzinie 18 w następnym odcinku. Także do zobaczenia.